Śląsk wciąż kojarzy się z dobrą robotą. Tyle, że w XXI wieku dobra robota wymaga nie tylko solidności, ale również oryginalności. Kolekcja prezentowana w Cieszyńskim Zamku obejmuje laureatów konkursu Śląska Rzecz od 2005 roku w kategoriach grafika użytkowa i produkt, a od 2011 roku także usługi. Jest to więc jedyna wystawa, na której w sąsiedztwie kotła grzewczego można zobaczyć system informacji na lotnisku czy tomik poezji. Wszystkie pokazane projekty cechuje wysoka jakość wzornictwa i perfekcja wykonania, a cała różnorodna kolekcja świadczy, jak bardzo zmienia się region wciąż stereotypowo kojarzony z ciężkim przemysłem. Powiem pani dyrektor, że brakuje mi jeszcze jednej kategorii, a mianowicie połączenia projektu, produktu i usługi, bo jestem głęboko przekonany, jestem wręcz pewien, że wtedy nominowanym i wygrywającym byłby Zamek Cieszyn. Bardzo mi było miło, jak zobaczyłam jedną z firm, która też była jedną z pierwszych firm, która wzięła dotację w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a teraz ta firma jest znana na całym świecie. Nie będę wymieniała nazwy, ale tam jest taki piękny, żółty dywanik i wiemy, że te dywaniki Państwa i Panią Dyrektor, która na początku naszego spotkania zechciała oprowadzić mnie już po wystawie i przybliżyć to, co tutaj właśnie na Zamku w Cieszynie się dzieje. Z wielką uwagą słuchałam tych wszystkich projektów, przedsięwzięć i oczywiście z wielką uwagą czekam na nagrodzonych w dzisiejszym konkursie. Przypada ona producentowi Kera Ceramik, pana Reisera i projektantowi Bogdanowi Kosakowi za serię ceramicznych urn na prochy Alfabeta Gamma Mozus. Możemy wymienić uścisk dłoni i gratulacje. Ogromnie gratuluję. Dobrze, że firma, która angażuje się również w takie innowacyjne projekty, może odnosić sukces tak widoczny. Życzę Panu, żeby ten sukces w konkursie Śląska Rzecz przełożył się na sukces rynkowy, ponieważ nie jest łatwo mówić o takich produktach, ale bądźmy szczerzy, prawie myślę, że wszyscy będziemy tego potrzebować, oby jak najpóźniej. Ale to jest ten aspekt życia, który nas niewątpliwie nie minie. I dobrze, że ten aspekt życia mogą przejmować firmy i projektanci swoje ręce. Nasz projekt to seria audioprzewodników po dziedzictwie żydowskim w 11 miastach województwa śląskiego. Pomysł narodził się tym, że my po prostu się tym zajmujemy na co dzień jako Fundacja Brama Zuckermana. Siedzibę mamy w Będzinie i zajmujemy się promocją i popularyzacją, ochroną dziedzictwa żydowskiego w naszym województwie. Więc jakby stwierdziliśmy, że to będzie taka najbardziej przystępna, najbardziej nowoczesna forma, aby opowiedzieć o tym, jaka ta historia była w przeszłości, która już do nas nigdy nie wróci, o tych ludziach, o tych miejscach, których bardzo często już nie ma. Na zamku znaleźliśmy się troszeczkę przypadkiem, ponieważ dla nas najważniejszy był sam projekt, a to opakowanie, czyli design, jakby przyszedł później i to, że tutaj jesteśmy tak naprawdę troszeczkę przy okazji, przypadkiem jesteśmy zaproszeni, więc stwierdziliśmy, że może dla samego projektu będzie to pożyteczne, że wystartujemy w konkursie. Tak się faktycznie okazało, że warto było wystartować i bardzo się cieszymy z tej nagrody. Dalej z projektem w tym roku będziemy go tłumaczyć na język angielski, dlatego że na razie te audioprzewodniki są tylko i wyłącznie po polsku. No a w przyszłości, ponieważ pojawiają się głosy, że kolejne miasta chciałyby, aby o nich też w ten sposób opowiadano, że faktycznie rozszerzymy ten projekt na kolejne miasta w województwie. Warto też podkreślić, że jest to jedyny taki projekt w naszym kraju. Jest to ogromne przedsięwzięcie, 64 utwory, ponad 7 godzin nagrań. Oprócz tego, że jest lektor, który opowiada historię, jest również muzyka specjalnie skomponowana. Myślę, że Śląska Rzecz wypromuje ten projekt. Naszym produktem jest kabina dźwiękoszczelna. Jest to bardzo nowatorskie podejście do tematu. Kabina charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami
dźwiękoizolacyjności, chroniąc i stwarzając dobre warunki pracy dla pracowników dozoru na kopalniach i w innych miejscach, gdzie panuje bardzo wysoki hałas. Zgłosiliśmy się, ponieważ uważamy, że projekt charakteryzuje się też wysokim designem, kulturą projektową i rzeczywiście stwarza bardzo funkcjonalne warunki do pracy. Ten produkt już jest wdrażany, próbujemy, że tak powiem, przebić się na rynku i trafić do świadomości inwestorów. Ja jestem wspólnikiem firmy, która wyprodukowała tą kabinę. No i zatrudniliśmy niejako Kubę do tego, żeby ją zaprojektował, jako że jest architektem. Projekt tak naprawdę jest projektem, który zgłosiliśmy z jednego ważnego powodu, uznając, że wart jest propagowania i upowszechniania jako pewna dobra praktyka muzealna. Wierzyliśmy także w jego nowatorstwo. Fakt tego, że do tej pory nie stworzono w muzeach polskich stałej trasy zwiedzania dla osób niewidomych i przybliżania im tej części sztuki, która do tej pory tak naprawdę wymykała się Poznaniu osób niewidomych. Projekt w jakimś sensie został zainspirowany przez poczucie tego, że sfera osób wykluczonych jest pewną sferą niesprawiedliwości w dostępie do sztuki, która powinna stanowić rodzaj bogactwa i dorobku, po które sięgają wszystkie osoby, ze względu na tego czy innego rodzaju dysfunkcje, na które cierpią, czy które utrudniają im odbiór i pełne korzystanie z oferty kulturalnej. W jakim stopniu na pewno był inspirowany także tymi dobrymi praktykami w innym zakresie, ale jednak skierowanymi do osób wykluczonych, które dzisiaj są podejmowane przez muzea już także w Polsce, pewnie głównie należy być także za granicą. Dla nas był także pytaniem, jak dalece coś, co jest perłą w koronie Muzeum Śląskiego, a więc Galeria Malarstwa Polskiego może i powinna być przybliżona dla osób niewidomych, osób niedowidzących. To było właściwie bardzo podkreślone przez jury postawienie sobie pytania, czy jest to możliwe. Uznaliśmy, że należy podjąć taki trud. Dzisiaj jest ścieżka, jest odwiedzana przez osoby niewidzące, niedowidzące. Nie tak dawno Muzeum Śląskie gościło wystawę Piękno Dotyku, która pokazała, że to są projekty i te działania, które okazują się być niezwykle atrakcyjne, także dla osób widzących. A więc tak naprawdę myślę, że dla wszystkich stworzyliśmy szansę szerszego, takiego wielopłaszczyznowego, wielozmysłowego, bo tak należy powiedzieć, poznawania sztuki. Uwierzyliśmy także w to, że te działania tak naprawdę mają ogromny sens, ponieważ skala satysfakcji, reakcji środowiska, które nie było tak naprawdę dostępne w pracy muzealnej, jest może poza dzisiaj tą nagrodą ogromnym docenieniem i powodem do satysfakcji bardzo licznego zespołu, który złożył się na ten projekt i na coś, co dzisiaj mogę też nazwać sukcesem dostrzeżonym w ramach projektu Śląska Rzecz. Cieszmy się i zostańmy dłużej w Cieszynie, panie burmistrzu. Cieszmy się w Cieszynie tym, że możemy mieć chyba jakiś dobry wkład w to, co pozwoli i nam, i naszym dzieciom, i pewnie naszym wnukom cieszyć się tym dobrą zmianą, dobrą Polską. Zapraszamy Państwa do zobaczenia wystawy, która pokazuje laureatów i nominowanych się w 7. edycji.